Dziękuję bardzo serdecznie przede wszystkim za to wydarzenie, za tę konferencję. Dziękuję za możliwość, że mogę z Państwem tutaj być i poprowadzić tę trzecią już z zaplanowanych na dziś dyskusji. W tej dyskusji niewielka zmiana w stosunku do programu. Pozwolę sobie zacząć zatem od tematu drogi do pojednania świadectwa. Te świadectwa dzisiaj składać będą trzy osoby. Przedstawię je w kolejności alfabetycznej. Ksiądz Manfred Dezerers, niemiecki duchowny katolicki pracujący w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Dzień dobry. Wojciech Eichelberger, psychoterapeuta, buddysta. Dzień dobry. Oraz, i tutaj zmiana, Michael Schudrich, naczelny rabin polski. Dzień dobry. Za nami jest rozmowa braci w wierze, ludzi tradycji religijnych. Za nami rozmowa polityków, samorządowców. Teraz czas na rozmowę i na świadectwa, na rozmowę świadków. I wprowadzając tę rozmowę, chciałabym się odwołać do takiego znaczenia słowa świadek, które właśnie kładzie nacisk na dawanie świadectwa, to znaczy na tę podmiotową stronę tych procesów związanych z budowaniem pamięci, z budowaniem dialogu, z pojednaniem. W wypowiedziach rabina Skórki bardzo często powracał ten zwrot "Build the Bridge of Reconciliation", budowania mostów pojednania. Kiedy słuchałam o tych słowach, właściwie pomyślałam, że kiedy mówimy o pamięci, pojawiają się od razu dwa obrazy. To znaczy z jednej strony ten obraz właśnie mostu, który umożliwia dialog, umożliwia spotkanie dwóch pamięci, nie niszcząc tych pamięci, ale pozwalając się im spotkać także w odmienności ich doświadczeń, nieraz doświadczenia świadka i ofiary, sprawcy i ofiary, ale nieraz w dużo bardziej złożonym skomplikowaniu tych relacji, różnych odmian winy, na przykład spotkania dwóch osób doświadczonych bardzo różnymi sensami winy. Ale powraca także, kiedy mówimy o tych pojęciach, drugie doświadczenie, to znaczy doświadczenie budowania murów. Tak obraz mostu, jak i obraz muru jest w gruncie rzeczy odpowiedzią na to samo doświadczenie. Niedawno papież Franciszek, bardzo często tutaj przywoływany, będąc na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, mówił o tym, że osoba, która myśli tylko o budowaniu murów, a nie mostów, nie jest chrześcijaninem. Ja myślę, że te słowa należy znacznie szerzej wypowiedzieć, że tak naprawdę tu należy się odwołać do pewnego doświadczenia ludzi dobrej woli i ludzi dialogu. I w tym duchu chciałam zacząć i poprosić o te pierwsze wypowiedzi panów. Co to znaczy dawać dziś świadectwo w czasach, kiedy, o czym była mowa w poprzednim panelu, powraca bardzo wiele dawnych demonów naszej pamięci, tak? Ksenofobii, nacjonalizmu, po latach również dawania świadectwa. Więc co to znaczy dziś łączyć na nowo myślenie i działanie, to znaczy łączyć na nowo głęboką refleksję właśnie z działaniem i dawaniem świadectwa. Taką mam pokusę, żeby zacząć od księdza Manfreda Dezelersa. Bardzo proszę. Z pokusami trzeba być ostrożnie. Jak dać świadectwo? Ja zacznę tak, że powtarzam tego, co wszyscy wiedzą. Ja jestem Niemcem. A tutaj w Kielcach, gdzie pominamy rocznicę pogromu Kielcana Kielcań, ja muszę przypomnieć, że 4-5 lat wcześniej moi rodacy tu zabili nie 40, ale 21 tysięcy Żydów. I dlatego nie ma już społeczeństwa żydowskiego w Kielcach. I dialog, świadectwo zaczyna się od prawdy i od rozumienia swojej własnej roli w kontekście, o którym jest mowa i w którym się ruszamy. Ja wszedłem w dialog z Żydami
całkowicie przypadkowo, ponieważ szukałem po maturze sposób, aby nie iść do wojska. I była taka akcja znaku pokuty, słyszałem, że można spędzić ten czas w Izraelu. To było dla mnie ciekawe, ale o Żydach nie miałem pojęcia, nawet o II wojnie światowej nie miałem pojęcia, ponieważ wtedy jeszcze u nas historia w szkole kończyła się na ostatnim bohaterem niemieckim, przepraszam, Bismarckiem. Do przygotowania pobytu w Izraelu byłem po raz pierwszy w Auschwitz w 1974 roku. I to był dla mnie szok, ponieważ nie mogłem sobie wyobrazić, że moi coś takiego robią i organizują. Ale tak to było. I mój proces wejścia do dialogu, oprócz jakiejś ogólnej dobrej woli konkretnie, to był szok na temat własnego kontekstu. Kim ja jestem w tym kontekście? I tak zacznę. Dziękuję bardzo. Wojciech Eichelberger, poproszę. To ja też biograficznie podejdę do tego pytania. Ja właściwie już w dzieciństwie doświadczyłem bardzo silnych emocji, takich wrogich, ponieważ mam moje nazwisko brzmi Eichelberger. I więc byłem między młotem a kowadłem. Część kolegów podejrzewała, że jestem Żydem, a inna część kolegów podejrzewała, że jestem Niemcem. Co właściwie w sytuacji, ja się chodziłem do szkoły w latach 50. wczesnych jeszcze, więc była to trudna sytuacja, powiedziałbym. I oczywiście z punktu widzenia chłopca, którym wtedy byłem, rozwiązywałem ją siłowo raczej, starałem się obie strony jakoś mitygować, ponieważ ja czułem się po prostu Polakiem. To jeszcze przed doświadczeniem buddyzmu była ta metoda siłowa. Tak, ale ja myślę, że to... Tak. Potem już się zreflektowałem z tymi siłowymi rozwiązaniami. Ale w każdym razie to moje doświadczenie było takie, że te emocje były niesłychanie silne i to one były niesłychanie silne wśród dzieci. I antyżydowskie, i antyniemieckie. No i ponieważ ja nie jestem ani Niemcem, ani Żydem, tylko tak się złożyło, że mam niemieckie nazwisko, bo moi rodzice pochodzili gdzieś tam z Galicji, a pradziadowie byli Niemcami, którzy tam zawędrowali gdzieś na Podkarpacie. Więc byłem rzeczywiście w trudnej sytuacji i musiałem się bardzo silnie określać narodowo, co wcale mi w tym momencie nie było do niczego potrzebne, bo myślałem, że wszyscy ludzie są sobie równi i są sobie braćmi, jak to dzieci. I tutaj zmierzam do jeszcze innego doświadczenia, że to w poprzedniej dyskusji pani minister bardzo silnie podkreślała rolę edukacji. Ja wziąłem udział kiedyś w takim doświadczeniu edukacyjnym adresowanym do młodzieży, która przeżyła wojnę domową w byłej Jugosławii. To było za czasów właśnie prezydentury pana Kwaśniewskiego. Pod auspicjami jego żony zrobiliśmy taką niesamowitą imprezę, która się nazywała po angielsku Rainbow Bridge, właśnie a propos mostów. No i zaprosiliśmy tam dzieci z byłej Jugosławii, z Chorwacji, z Serbii, z Macedonii, ze wszystkich tych skonfliktowanych etnicznie i religijnie społeczności. Dzieci strasznie poranione przez tą wojnę. Mniej więcej najstarsze z tych dzieci miało jakieś 15-16 lat, najmłodsze około 10. Wymieszaliśmy te dzieci z dziećmi z różnych krajów, doproszonych na ten obóz, tam gdzie właśnie konflikty etniczne i religijne były w jakiś sposób już pozałatwiane.
w nadziei, że te dzieci z tamtych krajów będą takimi wzorcami i żywym świadectwem tego, że można takie konflikty przekraczać. No i już kończę, bo chciałem powiedzieć jedno bardzo mocno na początku, że grupa psychologów, która pracowała z tymi dziećmi z Jugosławii byłej, doświadczyła czegoś zaskakującego. Otóż te dzieci nie miały wrogich emocji do siebie nawzajem, mimo że pochodziły z różnych środowisk etnicznych i religijnych. Wszystkie te dzieci wspólnie były zawstydzone, głęboko zawstydzone postępowaniem dorosłych. Tego nie mogli zrozumieć. Co tym rodzicom się nagle stało? Co nagle się stało ich ojcom, matkom, że nagle chwycili za broń i zaczęli, czy za broń palną jakąkolwiek i zaczęli zabijać swoich sąsiadów. Mało tego, rodziców, ich przyjaciół ze szkół, z przedszkoli, tam z sąsiedztwa. I to mi dało bardzo dużo do myślenia i powróciłem do myślami do Korczaka, że jeśli mamy robić dobrą edukację dla dzieci, to nie, owszem, transfuzja pamięci jak najbardziej, ale to musi być bardzo przefiltrowana krew. To tam nie może być żadnych toksyn czy bakterii, które niosą nienawiść i resentyment. Bo prawdę mówiąc, dorosłe pokolenia zatruwają dzieci tym właśnie. To tak na początek. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę rabina Szydricha. Świadectwa. Przede wszystkim, ja myślę, że świadectwo to jest mówić prawdę. Jak pan prezydent Duda powiedział na otwarte muzeum w Markowie, powiedział, jeśli pamiętam, nie wiem dokładnie, ale w sensie to jest, mam obowiązek mówić prawdę o bohaterstwo i też mówić o smutne prawdę o zdrajce. Pojednanie, być może na bardzo proste słowo, pojednanie, początek pojednania to jest, kiedy ja staram czuć ból drugi człowiek. I tutaj na temat Kielcach, pogrom kielecki, myślę, to jest do dzisiaj trochę, że strona polska jeszcze chce wyjaśnić naprawdę, kto robił, kto był mordercą, kto morduje. I na stronie żydowskiej to jest nie aż tak, to nie była najważniejsza rzecz. Na pewno w tym samym czasie, jeżeli ja rozumiałem, czytałem, rozumiałem dobrze, najważniejsza rzecz to było, dalej ja nie jestem bezpieczny. To jest bardzo ludzka reakcja. Po Holokauście, po wszystko, co człowiek chce? Być bezpieczny. I ten pogrom, i w jaki sposób, nawet nieważne, kto to robił, dalej nie jestem bezpieczny. I to miał ogromny wpływ na polskie Żydy, którzy przeżyli Holokauście i decyzję, jeżeli będzie zostać w Polsce albo nie. I jeszcze jest wszystko jedno, czy tu prawicy, lewicy, nie chcę dotykać. Po prostu ja nie jestem bezpieczny. I wtedy ważne być świadectwo, to jest mówić prawdę. Ale też to jest świadectwo, to jest świadek. Człowiek, który widział coś. Normalnie świadek to jest człowiek, który nie brał udział. Jeżeli ja rozumiem dobrze słowo. Jest człowiek, który robi coś źle, jest człowiek, który źle to jest robione na niego, to jest ofiarę, ale 99% ludźmi, albo więcej, to jest ludzi, którzy widzieli i nie brał udział nie na tej stronie, nie na tej stronie. I pytanie to jest nie tylko na pogrom kielecki, ale w ogóle,
kiedy ja jestem świadek na coś straszny, gdzie jest moja odpowiedzialność? Czy ja jestem odpowiedzialny w jaki sposób? Czy ja mogę być prosty, ja byłem tam przypadkowy, ja nie. Nie moja. I tutaj zawsze rabin musi wracać i szukać coś, które jest pisane w Torze. Pięć księgi Mojżeszowe. Jest taki bardzo dziwny fragment, który mówi następującą sytuację. Po hebrajsku to jest egla arufa. To jest, kiedy był znaleziony trup zmarłych człowiek na pole, nie wiadomo, kto zabił niego. Nie w miastu, między dwóch miast. I wtedy sam Tore pisze, co powinno robić. Powinno mierzyć, które miasto jest najbliżej do zmarłych człowiek. I wtedy liderów, wtedy to był jakiś mędrcy miasto, liderów miasto, ma obowiązek dawać specjalną ofiarę. I na czas nadania ofiary, to był w czasie, kiedy jeszcze był świątyny, bo były ofiary. Na czas ofiary musi mówić, jadejnu losza w chueta damaze. Czy nasz ręce nie zabili tego krew? Te krwi i krew. Co znaczy, że świadek nie jest winny, ale ma jakąś odpowiedzialność. Nie mogę czuć, czy ja jestem w ogóle bez odpowiedzialności. Widziałem coś, ja mam odpowiedzialność na jakie reakcje moralne. I jeżeli człowiek umarł blisko do mojego miasta i nikt nie wiedział, co się stało z niego, być może ja nie mam winy na jego śmierć, ale ja mam jakiś sposób odpowiedzialność. I wtedy ma obowiązek prosić przebaczenie od Boga. Czy nie robiłem lepsze. I dla mnie to też jest taki sens świadectwa. Czy musi rozumieć, czy ten być obojętny, to mogę, to jest najgorsza rzecz. I wtedy, czy nie być obojętny, przepraszam, obojętny, to jest być świadek, mieć świadectwo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to nas właśnie podprowadziło do drugiego pytania, które chciałam zadać. Dlatego, że przekazywać świadectwo, dawać świadectwo jako też znak pewnej odpowiedzialności za to, czego było się świadkiem, to znaczy także powierzać to świadectwo w czyjeś ręce i czynić też świadkiem kogoś następnego, być może także następne pokolenie, tak? W tym sensie myślę, że o świadectwie możemy rozmawiać szerzej w pewnym łańcuchu pokoleń i w pewnej perspektywie właśnie pamięci, przekazywania tej pamięci i tego świadectwa kolejnym pokoleniom. I chciałabym teraz poprosić Wojciecha Eichelbergera i właściwie zadać pytanie o to, wobec kogo dzisiaj przede wszystkim powinniśmy być świadkami tej też trudnej, bardzo złożonej, także polskiej pamięci, o której Pan mówił, która w bardzo też symboliczny sposób, chociażby w Pańskich doświadczeniach życiowych, się skupiła. Ale tutaj też sobie myślę, że bardzo bym Pana zachęciła także do podzielenia się właśnie tym aspektem własnego doświadczenia, które wynika także z własnej drogi duchowej, która jednak kładzie nacisk właśnie na pewne świadectwo, które nie odwołuje się do środków silnych, prawda, które jednak próbuje dawać świadectwo zupełnie inaczej niż te pierwsze pańskie odpowiedzi instynktowne w dzieciństwie. Więc właściwie jak nie ulegać takim pokusom jednak właśnie, prawda, przemocy, budowania murów jednak w trudnych czasach, kiedy wydaje się, że zagrożenia mogą do tego usprawiedliwiać i pozostać takim świadkiem, prawda, który jednak wciąż wierzy w siłę tych środków miękkich.
No więc to doświadczenie, o którym wspomniałem, czyli takie bycie zarazem ofiarą i katem, tak? Bo przez jednych byłem uważany za Żyda, przez innych byłem uważany za Niemca. Ono widocznie sprawiło, że ja zacząłem szukać jakiejś trzeciej drogi, prawda? Żeby wydostać się z tego dualizmu kata i ofiary. I znalazłem taką drogę, mi się wydaje, w buddyzmie właśnie, szczególnie w takim mistycznym nurcie buddyzmu, który się nazywa Zen. I tam poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko i właśnie przecina wszelką dyskusję na temat tego, kto jest odpowiedzialny, kto nie jest odpowiedzialny, kto jest katem, kto ofiarą. Bo prawda, gdybyśmy tak z historycznej perspektywy rozważali te wszystkie epizody, w których jedni byli katami, drudzy ofiarami, a potem odwrotni i tak dalej, no to jest właściwie rozmowa bez końca i do niczego nie prowadzi. Więc mistrzowie Zen stawiają poprzeczkę bardzo wysoko. Jeden z nich powiedział wprost: jeśli ja jestem w błędzie, przepraszam, jeśli inni są w błędzie, to ja jestem w błędzie. Jeśli ja popełniam błąd, to tylko ja ponoszę odpowiedzialność. Ja właśnie nie spotkałem zdania, które by wyżej poprzeczkę odpowiedzialności moralnej stawiało, prawda? Inny tekst, który mnie w tej sprawie bardzo zainspirował, jest takim buddyjskim wyznaniem skruchy właśnie. On brzmi, jego początek brzmi tak: niezliczone złe czyny popełnione przeze mnie od niepamiętnych czasów teraz wyznaję ze skruchą. Właściwie z tej perspektywy, jak widać, rozmowa o odpowiedzialności się kończy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. I nie ma ofiar, nie ma katów. Jesteśmy odpowiedzialni i za katów, i za ofiary, i za wszystko, co oni sobie nawzajem uczynili. I to każdy z nas ponosi taką odpowiedzialność. Ta perspektywa mnie, powiedziałbym, wyzwoliła i uwolniła od takich niekończących się dywagacji na temat tego, kto komu co zrobił. Dziękuję bardzo. To pytanie też, wobec kogo składać świadectwo, wobec kogo składa świadectwo. Chciałam także zadać księdzu Manfredowi de Zellersowi z perspektywy też miejsca, w którym się ksiądz znalazł i własnych doświadczeń, o których mówił na samym początku, tak? Własnej historii tego, kim jest, pracując jako duchowny katolicki w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Jak ksiądz przez te lata rozumiał też swoją rolę właśnie wobec kogo? Komu to świadectwo też własnej drogi, ale własnego też rozumienia pojednania ksiądz przede wszystkim przekazuje? Kim jest kim są ci drudzy, z którymi ksiądz przede wszystkim, których ksiądz traktuje jako adresatów swojego dialogu? A każdy, kto kogo spotka. Ale chciałem trochę zobaczyć, jak to wygląda. Kiedy zaczynałem żyć w Izraelu, to są doświadczenia, które do dzisiaj dla mnie są ważne. Ja nie miałem orędzia do głoszenia. Do dzisiaj właściwie nie wiem. Dużo słuchałem, dużo poznałem. Potem miałem kontakty do Polski. A kiedy zaczynałem pisać doktorat, żyć w Polsce, się dziwiłem, dlaczego Polacy tak myślą, a nie tak jak ja. I znowu milczałem dużo i słuchałem. I główne świadectwo dla mnie jest, że jestem. Że słucham, staram się słuchać, że nie uciekam. I też uznaję, mi się wydaje, największe uznanie właśnie za to, że jestem, że słucham i że nie uciekam. I kiedy człowiek słucha, to już jest, stało się metodą u nas w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu,
Trzeba otwierać swoje serce. Trzeba mieć czas. Trzeba nie mówić, trzeba słuchać. I otwierać swoje serce znaczy, że drugi może wyjść, siebie wypowiadać. I to, co mi opowiada, staje się częścią mojej tożsamości, mojej historii, mojej wizji świata. Ja nigdy nie rozumiem, jak Żyd czuje w Auschwitz, ponieważ ta rana żydowska nie jest moją, ale już dużo więcej czuję trochę tej rany. I ona trochę już staje się moją. Znaczy, przynajmniej taką wrażliwość. I stworzyć miejsce, gdzie jesteśmy w stanie sobie nawzajem szanować i słuchać, otwierać swoje serce dla innych, aby wszedł. To jest droga, aby z tą świadomością łatwiej budować wspólny świat. Dziękuję bardzo. I chciałam wrócić do tego pytania, które właściwie postawił tutaj najwyraźniej rabin Skórka w swoim wystąpieniu, mówiąc właśnie, z kim dzisiaj mamy rozmawiać o pojednaniu i też wobec kogo dawać własne świadectwo. I o to także chciałam zapytać rabina Szudricha. Ja myślę dla wszystkich, który chce słuchać i ten dla tych, który nie chce słuchać. Mam nadzieję, czy takie świadectwo mogę być pomocne dla każdego człowieka. Dla Żyd, Polak, Niemiec, Chińczyk. Ponieważ kiedy człowiek będzie, jak już mówimy, to jest, czuje drugą stronę, która jest niemożliwa, ale powinien starać. I wtedy to jest ważne mówić dla wszystkich i tak staram robić. Tylko tyle. Tytuł tej dyskusji brzmi Drogi do pojednania. To znaczy świadectwo jest tutaj widziane jako droga do pojednania. I chciałam zapytać właśnie o to, jak w związku z tym rozumiecie panowie pojednanie właściwie. Czym ma być to pojednanie w perspektywie różnic, różnych pamięci, różnych doświadczeń, odmiennych tożsamości? Czym ma skutkować tak konkretnie pojednanie? Tutaj jakoś przygotowując się do tego spotkania, też pomyślałam o takiej bardzo szerokiej perspektywie też, właśnie nawet ponadreligijnej, ponadkonfesyjnej, to znaczy pytania właśnie, które należy kierować do wszystkich ludzi dobrej woli, to znaczy to, co możemy ostatecznie jako ludzie robić wspólnie, co może być naszym wspólnym celem, co może być tym wspólnym mostem, który jako ludzie budujemy. Więc spróbujmy teraz przez chwilę zastanowić się właśnie nad tym, nad tą perspektywą pojednania jako też pewnego owocu własnego, podmiotowego, indywidualnego świadectwa, własnej drogi. Jak właściwie każdy z panów w własnym życiu rozumie ten moment pojednania, budowanie pewnej przestrzeni dla pojednania? Jak ona się może objawiać, urzeczywistniać w naszym życiu, tak? Tutaj w Polsce, w miejscu, w którym przyjdzie nam kiedyś żyć? Może tym razem poproszę rabina Szudricha, żeby odpowiedział jako pierwszy. Zawsze miałem problem, co to znaczy dokładne pojednanie. I do dzisiaj nie wiem, czy ja wiem dokładnie, co to jest, ale ja, kiedy jestem pewny, zawsze lubić wracać do takich starych pomysłów żydowskich. Jestem rabinem. I myślę, to jest, kiedy my mogę szukać drogę, poprawić świat razem. Tikkun olam. Jachad. To jest
pojednanie na pewno to jest za mało, kiedy to będzie zostać tylko na poziom myślenia intelektualne. To jest, to musi być szukanie sposobu, którym mogę robić coś razem. I być może na bardziej podstawowa rzecz to jest, kiedy człowiek jest świadomo i to rozumiałem bardzo głęboko od papieża Jan Paweł II, święta pamięć, że jak on traktował każdy człowiek, który on spotkał, jak dziecko Boga. Niesamowite. Każdy mogę pisać i myśleć, ale jeżeli to był król, jeżeli był ten, który starał zabić jego, albo małe dziecko, jak ja rozumiałem, to było, że on spotkał każdy człowiek i znalazł ten iskra, święty iskra, który jest w środku każdy człowiek. Ten element boski, który jest w środku każdy człowiek. I ten rozum, tym świadomości zawsze, czy kiedy ja spotkam drugi człowiek, ja spotkam drugi dziecko Boga. Tylko tyle. Aż tak tyle. Ja myślę, że to jest pierwsze, to jest bardzo pomocne pojednanie. Trochę lepiej dziecko Boga, drugi nie najlepsze dziecko, ale wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Bóg jest nasz wspólny ojciec, też matka. Jaki sposób mogę robić nasz ojciec na bardziej szczęśliwy, radosny, to jest, kiedy jego dzieci są razem. Też mogę traktować pojednanie w sposób robić takie przyjemności dla Boga. Czy jego lub jej, a ja nie chcę zaczynać teraz, poza gender, dobrze. Czy jego dzieci są razem. Lepsze nie mogę być. I też mogę traktować pojednanie z jakiej praktycznej rzecz robić wielkiej przyjemności i radość dla Boga. Dziękuję bardzo. Teraz księdza Manfreda chciałam zapytać, czym dla księdza jest pojednanie w jakimś jak najbardziej konkretnym także ujęciu być może własnych doświadczeń? Kiedyś byłem na jakimś spotkaniu historycznym i jeden młodszy Żyd, no nie młodszy niż ja, padł w dyskusji hasło nigdy nie przebaczamy, nigdy nie, we can never forgive Auschwitz. A przerwie stał obok niego i mówiłem, że ja jestem Niemcem. Co ty masz mi przebaczyć? Co ja ci robiłem, czy mi masz przebaczyć? I to pytanie go bardzo irytowało i no, nie wiedział, co odpowiadać. To znaczy, co to jest pojednanie, co to jest przebaczenie, to są też różne rzeczy, ale czego to tyczą? To tyczą jakąś nieprzeszłość. Przeszłość się nie da zmienić między nami teraz, tylko wpływ przeszłości. Ponieważ przeszłość znaczy, my wiemy, co chrześcijańska Europa robiła z Żydami. My wiemy, co Niemcy robili z Polakami. Z tą wiedzą, jak możemy im ufać. Aby móc ufać, muszą być nowe doświadczenia i te mogą być tylko potem, nowe, inne, teraz. I dla mnie doświadczenia pojednania są nowe przyjaźnie, w których nie udajemy, nic się nie stało, jakby nic się nie stało, urodziliśmy się później i to już nas nie obchodzi. Wiemy, co się stało, jak wielka jest nasza odpowiedzialność, ale teraz możemy wspólnie być odpowiedzialni za wspólny świat, razem coś robić i na tej drodze
wzajemnym szacunkiem, wrażliwością też dla ran, powstaje wspólna droga. I to jest moim doświadczeniem z Żydami, z Polakami, piękne doświadczenie, że to tak, takie pojednanie mogłem doświadczyć bardzo dużo. I to samo pytanie kieruję do Wojciecha Eichelbergera. Ja długo i wiele myślałem nad tym, co to jest pojednanie. I ponieważ pracuję też jako psychoterapeuta, więc wiem, jak trudno jest się ludziom pojednać w sprawach o znacznie prostszych niż te, jak trudno z samym sobą się pojednać. Właśnie. Więc w rezultacie tych doświadczeń i rozważań wiem już na pewno, że prawdziwe pojednanie może się odbyć tylko na poziomie duchowym, tak jak to rabin tutaj mówi. Musimy odnaleźć jakąś wspólną tożsamość. Pojednanie, to właściwie co to jest pojednanie, to odpowiedź jest zawarta w samym tym słowie, że to jest czynienie jednego z wielu. No i więc musimy znaleźć drogę do tego, żeby czynić jedno z wielu i odnaleźć wspólną ludzką tożsamość, która będzie tożsamością jednoczącą. W buddyzmie mówi się, że taka świadomość pojawia się wtedy, kiedy znajdziemy odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Jaka byłaby twoja odpowiedź na pytanie, kim jesteś, gdyby w twoim umyśle nie było ani jednej myśli? Więc taka odpowiedź pojawia się wtedy, kiedy rezygnujemy ze wszystkich masek, przebrań, ze wszystkich pozornych i przemijających tożsamości. I wtedy dopiero możemy się pojednać. Ja mam nawet takie ćwiczenie, które pokazuje, krótkie doświadczenie, które pokazuje, na czym polega pojednanie między ludźmi. To jest trochę zabawne. Więc możemy to tutaj, mamy chwilę, żeby to przerobić. Króciutko. No to musimy w parach tutaj wystąpić. Zapraszam Państwa, że jak macie kogoś blisko siebie, to naśladujcie nas. Okay? To tutaj Państwo w jednej parze, a my w drugiej. Dobrze? I ćwiczymy najpierw pewną oczywistą prawdę, w której żyjemy cały czas, prawda? Ja pokazuję na rabina, mówię, to jesteś ty. Pokazuję na siebie, mówię, to jestem ja. Proszę o wzajemność teraz. Jesteś ty. Ja jestem ja. Tak, to ty, to ja. Dalej, musimy się przekonać do tego. Ty jesteś ja i ja. Nie. Jeszcze nie. No właściwie już się rozwiązanie pokazało. Ale teraz na pojednanie polegałoby na tym, że właśnie będziemy mówić w ten sposób. Patrzymy sobie w oczy, mówimy, to jestem ja. A to jesteś ty. Proszę o wzajemność. Ty jesteś ja i ja jestem ty. Tak jest. No więc dopóki nie tylko na poziomie werbalnym, ale na poziomie głębokiego serca, tak? Przeżycia i wglądu nie uzmysłowimy sobie właśnie takiej prostej prawdy, że tak naprawdę jedno i drugie jest prawdą, tak? Właściwie żadne z tych zdań nie jest prawdą. To będziemy bliżej pojednania. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem. Ponieważ ja słyszałem, że ty jesteś ty, ja jestem ja, ponieważ ty jestem ty, a nie ja, a ja jestem ja, a nie ty, a mamy o czym rozmawiać. To jest początek dialogu. Albo o czym milczeć. Proszę Państwa, miałabym ochotę kontynuować tę dyskusję, ale czekają nas kolejne punkty. Przede wszystkim ten najważniejszy, który za chwilę. Dlatego chciałam w tym momencie bardzo serdecznie podziękować za tę rozmowę. Przede wszystkim podziękować naszym gościom, księdzu Manfredowi Dezelersowi, Wojciechowi Eichelbergowi i
rabinowi Michaelowi Szudrichowi. Zabrnęłam w te uciążliwe polskie końcówki. Bardzo Państwa przepraszam. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. A za uwagę dziękuję Państwu. Dominika Kozłowska. Dziękuję bardzo serdecznie.